Sobota, 13 lutego, Małgorzata Rogatty, dobry wieczór, pora na główne wydanie zbliżeń. Na początek skrót najważniejszych tematów dnia. Lodołamacze wypłynęły na Wisłę. Tym razem przed nami trochę inna akcja lodołamania, będzie zdecydowanie trudniejsza. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest stabilna i w miarę bezpieczna. Służby apelują, by pozostać na brzegu. W warunkach, w jakie mamy, może w każdej chwili dojść do załamania lodu. Mosty i śluzy, jazy. W tych miejscach naprawdę ten lód jest bardzo niebezpieczny. Ciepły posiłek w mroźny dzień. To jest posiłek bezpłatny, każdy może sobie skorzystać. Kto podejdzie, to dostanie. Osoby bezdomne są informowane o możliwości uzyskania pomocy. 6 lodołamaczy wypłynęło na włocławski zbiornik na Wiśle. Zdaniem przedstawicieli Wód Polskich sytuacja na rzece stabilizuje się. Jednostki będą kruszyć lód przez najbliższe tygodnie, a ich praca uzależniona jest od warunków pogodowych. Relacja Jagody Rogatty. Temperatura oscylująca w okolicach 0 stopni, słońce i brak perspektyw na silny mróz w nadchodzących dniach. Te sprzyjające warunki pogodowe sprawiły, że lodołamacze mogły rozpocząć dziś akcję kruszenia lodu i usuwania zatorów lodowych na zbiorniku Włocławek. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest stabilna i w miarę bezpieczna. Woda ostatnio w Płoczku w ciągu ostatniej doby spadła 20 cm. I w zasadzie spada na wszystkich naszych wodowskazach tutaj w okolicy, które, jak Państwu mówiłem, sprawdzamy regularnie 24 godziny na dobę, co 3 godziny. Mamy, proszę Państwa, środek lutego. Słońce jest w miarę wysoko, więc te warunki wytwarzania się tych zjawisk lodowych są zupełnie inne niż miało to miejsce pod koniec stycznia czy nawet na początku lutego. Wszystkie prognozy na szczęście mówią o tym, że odwilż będzie od następnego weekendu, to będą już takie temperatury na pewno dodatnie i będzie na pewno zdecydowanie łatwiej prowadzić tę akcję lodołamania. Zbiornik Włocławek to największy pod względem powierzchni sztuczny zbiornik w całej Polsce. Tego lodu jest więc naprawdę sporo do skruszenia. Dziś na ten obiekt wypłynęło 6 lodołamaczy. Wody Polskie informują, że w ich zasobach są jeszcze 2, które niedawno, co prawda, zostały wycofane z użytku, natomiast są one sprawne. Były bowiem zastąpione pod koniec stycznia nowymi 2 lodołamaczami. Ja przypomnę, informowaliśmy Państwa, że wtedy Sokół i Orkan, bo takie nazwy one noszą, będą mogły rozpocząć swoją działalność dziś. Ich akcje możemy właśnie obserwować tutaj na zbiorniku Włocławek. Tym razem przed nami trochę inna akcja lodołamania. Będzie zdecydowanie trudniejsza i na pewno bardziej czasochłonna. W związku z tym próbujemy wykorzystać każdy moment, kiedy można by było już zacząć odprowadzać ten lód, który jest na zbiorniku włocławskim poniżej stopnia. I wykorzystujemy, tak jak Państwo widzicie dzisiaj, tą sytuację, kiedy od kilku dobrych dni, kiedy mieliśmy bardzo niskie temperatury i w nocy, i w dzień, dzisiaj jest szansa, że ta temperatura będzie powyżej zera, a więc umożliwi nam skuteczne odprowadzanie lodu. Ten lód nie będzie się sklejał. Nam udało się dziś wejść na jeden z pokładów takich lodołamaczy, jakie wypłynęły na zbiornik włocławski. I chciałabym Państwu opowiedzieć, w jaki sposób pracuje taka jednostka. Przede wszystkim huk i takie porażające poczucie dużej siły tego statku. Lodołamacze poruszają się, tak nazwał to jeden z kapitanów, w formie takiej karuzeli, to znaczy opływają cały ten akwen, stopniowo rozbijając ten powstały lód, rozkruszając go. Dzięki niesamowitej mocy swoich silników, a także swojej masie, bo one poruszają się przez ten lód jak taran, w zasadzie rozbijając te zatory lodowe. Akcję lodołamania prowadzi się od dołu rzeki, kierując się ku górze, po to by ten rozkruszony lód naturalnie udawał się ku ujściu rzeki. Lodołamacze swoją pracę będą prowadzić przez najbliższych kilka tygodni. Wszystko będzie oczywiście związane z warunkami pogodowymi. Prezes Wód Polskich podkreślał, że liczy na odwilż, to ona będzie mogła usprawnić pracę tych jednostek na Wiśle. W perspektywie są też inne rzeki. Jak udało mi się dowiedzieć, niebawem rozpocznie się akcja lodołamania na Odrze. Rzeki, jeziora i stawy skute są lodem, ale w wielu miejscach jego warstwa jest niebezpiecznie cienka. O to, by dla zimowego szaleństwa nie stracić głowy, apelują strażacy i ratownicy WOPR, przypominając równocześnie o zasadach bezpieczeństwa na lodzie.
Ilość wydeptanych ścieżek nie pozostawia wątpliwości. Drogi wędkarzy, łyżwiarzy czy miłośników zimowych kąpieli prowadzą nad jezioro. W Zalesiu koło Chełmży każdy znalazł swój kawałek lodu. My akurat chodzimy, szukamy, bo tak większość, co siedzi typowo stacjonarnie, to albo spławiki, albo ochotka i siedzą i czekają, aż im płoteczka czy okonek podpłynie. Nie wszyscy jednak odważyli się na taki krok. Część osób do białego szaleństwa podchodzi z dużo większym dystansem. Nie jestem przekonany, czy nie ma tam jakichś pływów, że ten lód w jakimś miejscu będzie kruchy. Wolimy na brzegu zostać. Pozostanie na brzegu zalecają także strażacy i ratownicy wodni. Służby przypominają, że każde takie wejście niesie za sobą ryzyko. Jest to na pewno niebezpieczne. W warunkach, w jakie mamy, może w każdej chwili dojść do załamania lodu pod osobami czy pod zwierzętami. Nie powinniśmy w ogóle wchodzić na lód. Należy pamiętać o tym, że jeżeli załamie się lód, to największym zagrożeniem jest wychłodzenie organizmu, możliwość wystąpienia hipotermii. Miejsc, w których lód może okazać się wyjątkowo zdradliwy, jest więcej. Woda dużo słabiej zamarza, m.in. przy ujściach rzek i kanałów. Nurty rzek, kolektory ściekowe oraz te budowle hydrotechniczne, czyli mosty i śluzy, jazy. W tych miejscach naprawdę ten lód jest bardzo niebezpieczny. Przede wszystkim powinniśmy obserwować warunki atmosferyczne, czyli wpływ nasłonecznienia, ilość opadów śniegu, bo tu też bardzo ważna jest kwestia pokrywy śnieżnej na lodzie. Dlatego, gdy nie jesteśmy pewni, po jakim lodzie stąpamy, warto wybrać inne formy zimowych atrakcji. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Sprawdzamy teraz sytuację epidemiczną. W regionie minionej doby z powodu koronawirusa zmarło 28 osób. Stwierdzono 518 nowych zakażeń. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że w szpitalach jest bezpieczny zapas wolnych łóżek i respiratorów dla pacjentów z COVID-19. Liczba łóżek covidowych w województwie wynosi 1602, z czego 870 jest zajętych. Szpitale w regionie mają do dyspozycji 147 respiratorów, z których 90 jest wykorzystywanych. Ministerstwo Zdrowia informuje również, że liczba osób zaszczepionych przeciw COVID-19 przekroczyła w kraju 2 miliony. W województwie kujawsko-pomorskim zaszczepiło się do tej pory ponad 100 500 osób. Od piątku szczepieni są nauczyciele oraz pracownicy przedszkoli i żłobków. To pierwszy weekend z poluzowanymi obostrzeniami. W reżimie sanitarnym dostępne są hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, baseny, stoki i boiska zewnętrzne. To jest główne wydanie zbliżeń, co przed nami. Ktoś mnie pokochał, się nagle zawirował, bo... Walentynki w Chełmnie. Miasto zakochanych zaprasza. Dziecięce reprodukcje malarskich dzieł. Tak, to już jutro. Walentynki. Tych, którzy miłość znaleźli i tych, którzy jej dopiero szukają, zaprasza Chełmno. Miasto zakochanych, jak co roku, przygotowało atrakcje, dzięki którym serce będzie biło szybciej. Ktoś mnie pokochał, się nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Miłość na dobre i na złe. W pandemii więc też kwitnie. Osładza życie i rozgrzewa. Mimo obostrzeń i dystansu społecznego, czułości i bliskości nie brakuje. Nie zabraknie też atrakcji w mieście zakochanych. Nie każdy lubi randki w ciemno, dlatego organizatorzy walentynek mówią otwarcie, czego można się spodziewać jutro w Chełmnie. Uruchomiliśmy dwa koncerty, koncert Sióstr Kempisty, koncert Czesława Mozilla. Oprócz tego mamy tutaj dwudniowe wydarzenie związane z mappingiem na ratuszu miejskim. No i też chcemy mówić o miłości nie tylko w formie muzyki i właśnie sztuki, ale również mamy wykłady popularno-naukowe, które pozwalają odnaleźć się nam zakochanym właśnie w tym świecie, właśnie od tej strony bardziej naukowej. Teoretycznie miłość powinno się celebrować każdego dnia. W praktyce to jednak 14 lutego pary szczególnie chętnie okazują sobie uczucia. Kolegiata z relikwiami świętego Walentego i ławeczka zakochanych to obowiązkowe punkty romantycznej wycieczki. Charakterystycznym czynnikiem wystroju tej ławeczki jest ilość kłódeczek. Na tych kłódeczkach są imiona zakochanych, czasami jest data, bo oni myślą, że to wspaniałe uczucie całego rodzaju ludzkiego i nie tylko ludzkiego stanowi podłoże radości dozgonnej.
tę wieczną miłość, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2019 roku zadeklarowało, zawierając związek małżeński, ponad 183 tysiące osób. Architektoniczne perełki mogą odzyskać dawny blask. Powiat inowrocławski ma do rozdysponowania 160 tysięcy złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. O dotacje mogą się ubiegać osoby lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku. Środki mogą być wykorzystywane na m.in. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, modernizację instalacji elektrycznej czy zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej. Do podziału jest 160 tysięcy złotych. Termin składania wniosków upływa 31 marca. Szczegółowych informacji dotyczących ubiegania się o dotacje udziela Wydział Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Dziś mija 41 lat od śmierci Mariana Rejewskiego, kryptologa, który złamał kod Enigmy i tym samym przyczynił się do skrócenia II wojny światowej. Jego historię przypomina Hanna Sowińska, dziennikarka promująca wiedzę o wybitnym matematyku, a rozmawiał z nią Mateusz Dul. Dokładnie 41 lat temu, 13 lutego w 1980 roku zmarł Marian Rejewski, wybitny matematyk, a przede wszystkim kryptolog. Jest ze mną pani Hanna Sowińska, dziennikarka, która promuje wiedzę o panu Marianie Rejewskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, dlaczego ta osoba Mariana Rejewskiego jest tak ważna w historii nie tylko regionu, ale całego kraju, a może nawet i świata? To zacznijmy od świata. Tak, to jest jeden z najwybitniejszych kryptologów świata, równy Alanowi Turingowi, którego tak promują Brytyjczycy. W Bydgoszczy się urodził w 1905 roku. Tu skończył gimnazjum z bardzo dobrymi wynikami. Z jeszcze lepszymi wynikami skończył matematykę na Uniwersytecie w Poznaniu. A w 1932 roku, w grudniu, i podkreślam, sam indywidualnie, sam jeden złamał Enigmę, mówiąc tak bardzo, najbardziej ogólnie jak można. Jego koledzy dołączyli dopiero za kilka tygodni i nie krzywdząc zarówno Henryka Zygalskiego, jak i Jerzego Różyckiego, trzeba mówić, że Marian Rejewski złamał sam Enigmę. Był geniuszem na tamte czasy, na dzisiejsze też by był geniuszem, oczywiście korzystając z komputerów, a on wtedy posługiwał się tylko równaniami, bo trzeba przypomnieć, że przede wszystkim matematykę zaprzągł i to był pierwszy taki przypadek w dziejach kryptologii, kiedy nie lingwiści, ale matematycy, jeden matematyk zmierzył się z maszyną szyfrującą. Niemcy uważali, że maszyna jest nie do rozwiązania. Rejewski udowodnił, że właśnie tak nie jest. Dopiero w 1973 roku, kiedy we Francji ukazała się książka generała Bertranda, Marian Rejewski się ujawnił. No i od 1973 do śmierci to rzeczywiście był cudowny okres Mariana, ale to wszystko przyszło za późno. Były zasługi, były odznaczenia. Dlaczego złamanie tej Enigmy było tak ważnym, tak kluczowym elementem podczas wojny? Wojna została skrócona przynajmniej o kilka lat. To zostało dobitnie powiedziane na konferencji międzynarodowej, która w 2004 roku odbywała się w Bydgoszczy. Był wtedy obecny David Kahn, historyk, enigmolog, który wiele pozycji na ten temat napisał. I to właśnie on przypomniał, że Marianowi Rejewskiemu, Henrykowi Zygalskiemu, Jerzemu Różyckiemu świat zawdzięcza, że wojna została skrócona o kilka lat. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. W takim dniu jak ten dzisiaj, 13 luty, rocznica śmierci, warto pamiętać, że osoba, dzięki której wojna skróciła się o kilka lat, pochodzi stąd, z regionu, z Kujaw i Pomorza. Kilkunastostopniowy mróz towarzyszy nam od kilku dni. Od piątku w dwóch punktach w Toruniu bezdomni mogą odebrać ciepłe posiłki. To inicjatywa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Nad bezpieczeństwem bezdomnych w czasie mrozów czuwa Straż Miejska. Zapakowane i gotowe, by trafić w ręce potrzebujących. W Toruniu po ciepły posiłek można przyjść m.in. na skrzyżowanie ulic Gagarina i Szosy Okrężnej. To jedno z dwóch miejsc, gdzie od piątku są rozdawane. To jest posiłek bezpłatny, każdy może z tego skorzystać. Kto podejdzie, to dostanie. Nikomu nie odmawiamy. Do wyczerpania posiłku. Na chwilę obecną przygotowaliśmy 50 posiłków, ale w miarę potrzeb, jak będzie duża liczba osób korzystających, jesteśmy w stanie sporządzić nawet 200-300 posiłków, nie ma problemu. Z
informacją o tym, że można skorzystać z takiej pomocy, dociera do bezdomnych Straż Miejska. Służby regularnie kontrolują pustostany, altany na działkach i inne miejsca, w których najczęściej przebywają osoby bez dachu nad głową. Kontrolujemy kilka razy, nawet w przypadku ostatnich dni, to jest kilka razy w ciągu doby te miejsca są przez nas odwiedzane. Zwracamy uwagę na stan zdrowia tych osób, pytamy, czy nie jest im potrzebna pomoc medyczna, informujemy o różnego rodzaju możliwościach uzyskania pomocy. W regionie jest kilkanaście miejsc, gdzie bezdomni mogą zgłosić się po pomoc i schronienie. Jednym z nich jest Bazylika Świętego Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, gdzie ze wsparcia korzysta coraz więcej osób. Przez te mrozy zaczęli ludzie przychodzić z pustostanu. Do naszej ogrzewalni jest już ponad 30 osób, 30 parę osób, ale cały czas jesteśmy gotowi na to, żeby więcej przyjąć i więcej. Taka pomoc jest ważna, tym bardziej, że najbliższe dni mają przynieść dalszy spadek temperatury. Przed nami jeszcze kilka nocy zdecydowanie mroźnych, jak wspomniałem, podczas rozpogodzeń, zwłaszcza na wschodzie, północnym wschodzie regionu, nawet w okolicach minus 15 stopni, jak najbardziej taka temperatura może się nam jeszcze pojawiać. Dlatego służby apelują, by nie pozostawać obojętnym i widząc osobę bezdomną, dzwonić pod numer 998 lub 112. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Koncertem muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta po 104 dniach zamknięcia wznowiła działalność Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy. Mimo że obowiązują w dalszym ciągu obostrzenia sanitarne, zainteresowanie nim przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Wieczór z Mozartem przyniósł bardzo gorąco przyjęty wspólny występ dwojga pianistów, profesor Katarzyny Popowej-Zydroń i Radosława Kurka. Jakby od środka człowieka żarła ta tęsknota na żywo i bez znieczulenia. Zaledwie godziny wystarczyły, aby na pierwszy po długiej przerwie koncert sprzedać wszystkie możliwe bilety, czyli 50% sali. Śledziłam w zasadzie wszystkie koncerty na YouTubie i już kupiłam bilet na następny koncert w przyszłym tygodniu. Publiczność, która zdana była przez ponad 3 miesiące tylko na słuchanie muzyki drogą online, teraz mogła zasiąść nie przed ekranem komputera, a na sali słynącej z legendarnej akustyki. W związku z pandemią COVID-u i obostrzeniami z tym związanymi, między innymi konieczność zachowania odległości między muzykami, musieliśmy nieco zweryfikować nasz repertuar. Dlatego melomani nie znajdą w nim dzieł wielkich, wymagających dużych składów orkiestrowych. Skupiamy się głównie na klasycyzmie, a zatem między innymi na mistrzu Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie. Dla spragnionej muzyki na żywo publiczności dużym magnesem była możliwość posłuchania znakomitych pianistów. Profesor Katarzyny Popowej-Zydroń i Radosława Kurka, który studiował w klasie tej cenionej pedagog. Wspólnie wykonali pogodny, radosny koncert na dwa fortepiany S-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ten koncert akurat jest niesłychanie jakiś taki promienny, pełen dobrych emocji. I nawet jeżeli gdzieś się zdarzają takie molowe sytuacje, to chyba tylko po to, żeby jeszcze bardziej uwypuklić jego takie promieniowanie. Mozarta właściwie każda nuta jest na wagę złota. O każdą nutę trzeba zadbać. Tak samo ja często tłumaczę studentom, że każdy takt u Mozarta to jest inny pokój. Mistrzyni i uczeń zagrali wspólnie po raz pierwszy. Solistom towarzyszyła Orkiestra Kameralna Kapela Bydgoszczy pod dyrekcją Kaja Bumana, w wykonaniu której zabrzmiała też 33. symfonia B-dur Mozarta. Gorąco przyjęty wieczór mozartowski powoli otwiera drzwi kolejnym koncertom na żywo. Oczywiście tylko wtedy, jeśli stabilna będzie sytuacja zdrowotna. Bydgoszcz, Urszula Guślecka. Dama z gronostajem, trwałość pamięci czy puszka Campbella to słynne dzieła wielkich artystów. Teraz są niemal na wyciągnięcie ręki, choć w nieco innej formie. W bydgoskiej wieży ciśnień znajduje się ekspozycja złożona z kolaży, które zostały wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Bydgoszczy. Cieszę się, że one chcą to robić. Ja cieszę się, że one cały czas domagają się nowych to obrazów. I co jeszcze? Że potrafią się z tą pracą utożsamiać, czyli chwalą się. Proszę, to ja robiłem. Pani Kuba, a to my robiliśmy. Pani Kuba, a niech pan zobaczy, a tutaj mieliśmy problemy, żeby to zrobić.
i jakby to jest dla mnie najważniejsze. Podczas zajęć artystycznych, zajęć plastycznych wpadłem na pomysł, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym. A najlepiej można to zrobić poprzez takie dość niecodzienne techniki plastyczne jak kolaż. Zaczęło się od jednego obrazka, potem drugiego, potem trzeciego, potem ktoś powiedział, że jest to super inicjatywa. Daliśmy komuś w prezencie, daliśmy na aukcję i tak od 4 lat produkujemy te obrazy. Mamy już prawie 40, które można zobaczyć we Wieży Ciśnień. Ekspozycja nosi tytuł Dzieła wielkich mistrzów malarstwa okiem dziecka z niepełnosprawnością. Wystawę można podziwiać od dziś do 7 marca w godzinach otwarcia muzeum. A teraz pora na sport. Maciej Pieszczyński, dobry wieczór. Dobry wieczór. Sporo dzieje się w regionalnym sporcie. Na początek wieści z parkietów Energa Basket Ligi Kobiet. KS Basket 25 Bydgoszcz pokonał we Wrocławiu Ślęzę 82-71. Wygrała również Energa Toruń. Katarzynki były lepsze od Zagłębia Sosnowiec 90-83. Trwa mecz siatkarskiej Tauron pierwszej ligi BKS Wisła Bydgoszcz. Po 3 setach prowadzi AZS AGH Kraków 2-1. W hokej Superlidze pomorzanin Toruń pokonał na wyjeździe AZS Politechnikę Poznańską 8-3, a LKS Rogowo przegrał z Grunwaldem Poznań 3-14. Trwa mecz LKS-u Gąsawa z Wartą Poznań. Wynik tego spotkania oraz inne wiadomości sportowe w naszym serwisie. Zapraszam około 21.40. O pogodzie na walentynki dla zakochanych i nie tylko Dagmara Moranowska. Dobry wieczór. Przysłowie głosi, że gdy luty jest mroźny i śnieżny, tym szybciej nadejdzie wiosna, ale w prognozach tej wiosny na razie nie widać. I chociaż w ten weekend do naszego kraju docierają masy nieco cieplejszego powietrza, to od poniedziałku czeka nas ponowny spadek temperatury i dużo chłodniejsze dni i noce. Z kolei ta noc na Kujawach i na Pomorzu będzie bardzo pogodna i bez opadów. O poranku na termometrach od minus 6 do minus 7 stopni maksymalnie. Jutro w regionie kontynuacja tej pogodnej aury. Na niebie będą występować jedynie pojedyncze obłoki. Będzie pięknie, słonecznie. Na termometrach od 0 do nawet 1 stopnia na plusie. Jednak jutro musimy uważać na nieco silniejszy, momentami porywisty wiatr, który będzie niestety potęgował uczucie chłodu, a zatem odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa. Szczegóły prognozy pogody już za moment. Zapraszam. Główne wydanie zbliżeń dobiega końca, ale proszę pozostać z TVP3 Bydgoszcz. Już za chwilę na naszej antenie program Policzmy się dla Polski. Instrumenty mają duszę i to dosłownie. Romuald Henglewski naprawia duszę w klasycznych instrumentach smyczkowych. Sam ma natomiast duszę artystyczną. Lutnik z oddaniem, pasją i miłością od 40 lat tworzy i naprawia skrzypce, wiolonczele, altówki i kontrabasy. Na spotkanie pełne zapachu drewna i dźwięku uderzanych strun zaprasza Marta Jastrzębska. Polecamy też Państwu naszą stronę bydgoszcz.tvp.pl, gdzie można przeczytać m.in. o decyzji Krajowego Sądu Koleżeńskiego Partii Porozumienie Jarosława Gowina. Zdecydował on dziś o wykluczeniu z partii 8 osób, w tym Andrzeja Walkowiaka. Powodem miało być wielokrotne łamanie statutu partii. Teraz to wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o godzinie 21.30. Zapraszam. Do zobaczenia.